siemeczki, witajcie w kolejnym odcinku z gry Tresims 3. Dzisiaj zajmiemy się projektowaniem lumbotów. Pokażę wam od podstaw, jak stworzyć plumbota. To więc zaczynajmy. Widzimy się już za chwilę. Stworzyłem taki mały domek, aby pokazać wam, jak stworzyć plumbota. Aby stworzyć plumbota, najpierw naszemu Simowi musimy kupić maszynę do projektowania plumbotów. Więc wchodzimy do odpowiedniego miejsca, gdzie znajduje się maszyna do projektowania plumbotów i ją kupujemy. To jest właśnie oto ta maszyna. Tutaj możemy sobie wybrać różne style tej maszyny. Ja zawsze wybieram ten pierwszy, ponieważ najbardziej mi się on podoba. Pierwsze, co musimy zrobić, to zaprojektować nanita. Następnie musimy go stworzyć. Kiedy mamy stworzonego nanita, projektujemy chip cech. Czasami zdarzają nam się takie sytuacje, że po prostu nasz sim, no, nie chce zrobić i wyskakuje mu błąd. Udało mu się zaprojektować. Teraz musimy stworzyć ten chip. Aby stworzyć dany chip cech, musimy posiadać nanity. W tym przypadku tego chipu jest to dowolny nanit.
Teraz możemy przystąpić do projektowania naszego bota. Bota projektujemy na takiej samej zasadzie, jak na początku gry tworzymy naszego sima. Im lepszy poziom umiejętności naszego sima, Plumbot będzie tym lepszy. Na drugim poziomie jest to jak na razie sklejony taśmą klejącą. Dajemy mu imię, wybieramy płeć i dostosowujemy głos. Larakirna, Vitasici. Chabo. Tapaflow. Ho ho, rock. Deepa Hadura Crew. Ho ho, rock. Deepa Hadura Crew. Następnie wybieramy własny wygląd głowy, tułowia, nóg i rąk. Ja stworzyłem swój własny wygląd. Można to robić poprzez naciśnięcie palety kolorów. Właśnie w ten sposób. Nasz Plumbot jest gotowy, więc go akceptujemy. Nie lubię tego, gdy pojawia się portal do przyszłości. Po prostu nie lubię, kiedy pojawia się ta lama. Po prostu to jest odznaka wszystkich dodatków w tej grze.
Aby nasz Bloombot mógł się ładować, musimy mu kupić ładowarkę. Znajduje się ona tam, gdzie mamy łóżka. Us! Slim! Następnie naszemu robotowi dostosowujemy chip cech. Właśnie w ten sposób. Yerpy Les Nerzum. Darso Booney. Questna? Mamy tutaj zablokowane poziomy chipu C. Klikamy odpowiedni ten i dostosowujemy i wykonujemy. Teraz nam robot będzie po prostu sprzątał cały dom. Teraz projektujemy kolejnego nanita, robimy go kolejny chip C i go dostosowujemy do naszego robota. Vasina Bizagar, Felko, Batata Tweet. Who's in Gabukaja? Yep, to quit. Buka Wawuni. Kuibma? Ugelta. Swear. Był chip Meisterbot. Teraz robot będzie nam naprawiał wszystkie urządzenia znajdujące się w naszym domu. By było na tyle. Ja się z wami żegnam. Cześć!